Cześć, witam was bardzo serdecznie. Codziennie jak o 18. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Wysoki i Niski z kanału Zapytaj Fotografa. Cześć, siemano i dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o freelancerstwie, o biznesie, prowadzeniu swojej działalności na podstawie umiejętności, którą się ma, której się prawdopodobnie opowiesz o swojej historii. Bo oczywiście, Mateusz, jak to brzmi, kanał Zapytaj Fotografa, zajmuje się oczywiście fotografią. I chciałem się ciebie zapytać, kiedy nauczyłeś się fotografii, czy pracowałeś wcześniej na etacie i od jakiego czasu utrzymujesz się wyłącznie z fotografowania? Jak skończyłem liceum, poszedłem do technikum fototechnicznego, znaczy nie technikum, tylko takiej policjalnej, która dawała uprawnienia jak technikum, i zacząłem sobie robić hamburgery w tym czasie w McDonaldzie, żeby na tą szkołę mieć. I to była moja praca na etat, praca na umowę o pracę, chyba jedyna, jaką miałem do tej pory tego rodzaju. To mnie jeszcze raz bawiło, pamiętam, jak mój kumpel skończył 30 lat, na Facebooku napisał: mam 30 lat i pierwszą umowę o pracę w życiu. Nie? Wcześniej na śmieciówkach, tak? Tak, i tak sobie myślałem, co to takiego wielkiego, bo ja już miałem dawno temu, a potem sobie tak myślę, kurde, w sumie to miałem tylko raz. Więc rzeczywiście ciężko skarb dostać taką umowę. No a potem... Ale też nie mówmy, że ona jest lepsza, bo tam się dużo, wiesz, płaci na takiej umowie o pracy, z tej wartości, którą wykreujesz, bardzo dużo płacisz, wiesz, ZUS-u, podatków. Z tego zjadane przyjemnie jest mieć taką umowę po prostu, bo no, jak się nie zastanawiasz nad tym, ile to pieniędzy kosztuje gdzieś tam naokoło, to po prostu wygodnie jest mieć taką umowę, bo masz urlopy, masz całe mnóstwo różnych praw, których nie ma w innym przypadku. Tak, bo jak pracujesz teraz na własnej, wiesz, tworzysz, no nie, to ty jesteś panem swojego czasu i ty decydujesz o tym, czy masz urlop, czy nie masz. A jak nie masz urlopu, to nie zarabiasz, tak? Znaczy, jak masz urlop, to nie zarabiasz. No i przede wszystkim chorowanie przestaje być już fajne, bo nie dość, że się źle czujesz, to jeszcze nie zarabiasz nic z tego, że masz wolne. No, ale potem sobie szybko przeskoczyłem jeszcze jedną, miałem taką pracę, no powiedzmy, półetatową, gdzie pracowałem jako producent sesji filmowych i fotograficznych po to, żeby zatrudniać siebie samego jako fotografa. I przez ten cały czas jeszcze w międzyczasie, gdzieś tam robiłem jakieś takie zlecenia pojedyncze, coraz więcej, jakieś śluby, jakieś inne tam rzeczy związane z fotografią, promując się jednocześnie w social media. Co ciekawe, to było dla mnie, ta promocja w social media było ostatnią rzeczą, co myślałem, że będzie działać. Tam była nasza klasa jakaś wtedy i coś w tym stylu. Wrzucałem tam zdjęcia, a oprócz tego przede wszystkim myślałem, że będą się roboty pojawiać z tego, że wrzucam ogłoszenia rozmaite na jakieś portale ogłoszeniowe. Ogłoszenia nie działały w ogóle, natomiast jak zacząłem wrzucać zdjęcia na naszą klasę, to koleżanki z podstawówki zaczęły pisać: czemu nie mówiłeś wcześniej, że zdjęcia robisz, na ślub byśmy cię brały, nie? I nagle okazało się, że posiadanie dużej ilości znajomych i po prostu mówienie im, pokazywanie cały czas, co się robi, co w przypadku fotografii i social mediów jest łatwe, bo wystarczy walić tymi zdjęciami cały czas, żeby wszyscy po prostu pamiętali, że mają wśród znajomych fotografa. No i potem to się tam powoli rozchodzi na taki szeroki gąszcz polecanek. No i z racji tego, że w marketing jestem nie najlepszy, to akurat tutaj u mnie działa najlepiej polecanie się, co było dość trudno wypracować, ale miałem ten komfort, że no dość długo mieszkałem z rodzicami, najpierw robiłem sobie w tym McDonaldzie, potem jeszcze miałem tamtą drugą pracę, więc w tym czasie mogłem po prostu powolutku zaczynać mieć coraz więcej tych zleceń i potem wystarczyło po prostu przestać pracować, robić dalej zlecenia. Zaraz pokażesz jeszcze, co dzisiaj przyniosłeś dla mnie, bo dostałem prezent od ciebie. Jakaś nowa forma druku. Okej, zróbmy to teraz. To nie jest żadna nowa forma. Czekaj, jeszcze raz, no. Ale to nie jest żadna nowa forma, to są zdjęcia, tylko że to jest mało popularne, bo to się w internecie nie da pokazać, że to fajnie wygląda na zdjęciu, bo to jest zdjęcie przyklejone do szyby. To jest moja ulubiona forma oprawiania zdjęć, bo zdjęcie wtedy dostaje dużo do fajności. Ono się robi takie, wydaje się być bardziej kontrastowe, bardziej wysycone kolory się zdają i to takie jest... Chciałem tylko wspomnieć, że ta sama koszula jest tutaj i tutaj. Incepcja. Faktycznie. Nigdy nie zmieniasz koszuli. Tak, wyłącznie w tej nagrywam cały czas. Jest moja ulubiona, więc ja przeniosłem się tutaj. I tak naprawdę może to powstało kilka godzin temu. Nie no, panie, z Białego Stoku przyjechało. Dobra, rozumiem, że to jest jedna forma drukowania fotografii, czyli zarabianie na pasji u ciebie zaczęło się od tego, że dostawałeś zlecenia, chyba najłatwiej dostać zlecenia na robienie zdjęć na ślubie, bo to wtedy państwo młodzi sypią pieniędzmi, ja wiem jak jest. Nie ma znaczenia, ma być pięknie. No i to rzeczywiście jest dobra branża, bo jak są sezony, no to wypełniony pewnie masz do końca, czy nie wiem, czy nadal robisz to? Różnie, nie, no cały czas jak ktoś chce mnie zatrudnić, może dzwonić.
A oprócz tego widzę, że w internecie masz grupę Zapytaj Fotografa i realizujesz się tutaj w edukacji dalszej rzeszy fotografów. Mam olbrzymie parcie na szkło, więc lubię się pokazywać w różnych miejscach, a najłatwiej sobie zrobić po prostu kanał, jeśli chce być często, bo nie trzeba szukać kogoś, kto cię nagra. No i opowiadam o fotografii, uczę fotografii na YouTubie. Pewnie z tego za jakiś czas wyjdą jakieś warsztaty, tylko znowu trzeba się zorganizować, wziąć i zrobić. Okay, no tak, to jest dobra skocznia do biznesu, bo już masz społeczność, którą tworzysz, ludzie są, uważają cię za eksperta, tak, bo jesteś ekspertem. Wszystkim wiedzą, co im mogę powiedzieć, więc widziały gały, co brały, że tak powiem, bo tak to idąc na jakieś warsztaty do kogoś, kogo nie znasz, nigdy nie wiesz, czy on mówi tak, że cię przekona, czy ma jakieś podejście do fotografii takie, co ci się podoba, czy nie. No, tutaj można już przyjść do znajomego fotografa będzie. Pracujesz na Olympusie? Też. Olympusie i Canonie i właśnie się zastanawiam, czy się przesiadać, czy nie i waham się strasznie. No muszę któregoś systemu się pozbyć. Jestem właśnie w trakcie przesiadki, ale w końcu nie wiem, który zostawić. Okej, dobra. Ja sądzę, że właśnie zdjęcia na Olympusie są przepiękne. Ja na przykład teraz tutaj na Lumixie nagrywam i GH4 Lumix naprawdę fenomenalna jest pod nagrywanie filmów wideo. To tak ode mnie. No z tego słyną te aparaty, aż można zapomnieć, że one potrafią też robić zdjęcia. A właśnie, zauważyłem, że kiedyś było tak, że na Canonie 60D youtuberzy nagrywali, wróć na 600D, tak mi się wydaje. 60D, no Mestosa potwierdza i teraz właśnie na GH4 dużo osób się przerzuciło, no i podejrzewam, że za jakiś czas znowu będzie youtuberski jakiś tam aparat, albo pewnie, że no taka ciekawostka. Pamiętam, że z każdym, z kim rozmawiałem, mam tego samego. Nawet na kitowym obiektywie. No dobra, w takim razie wróćmy do tej zarabiania na pasji, czyli najpierw zlecenia, rozumiem, że wtedy coraz więcej tego kapitału zbierałeś, kupowałeś pewnie nowy sprzęt, tak? No tak, no trzeba cały czas dokupywać, no i to jest znowu przyjemne, bo to jest właściwie nie obowiązek, tylko pretekst do kupowania sobie nowych zabawek, bo robiąc cokolwiek innego, kupując te fotograty, ma się takie poczucie, że się marnuje, nie? A tutaj to, no przecież ja muszę, jestem fotografem, muszę sobie kupić nowy obiektyw. No rację, okej. A jeszcze, a uczyłeś się od kogoś jeszcze, że szukałeś innych mentorów zagranicznych, wiesz, sam się rozwijałeś? Znaczy, miałem trzy takie właściwie rzeczy, które mnie napędzały na początku, dawały mi jakąś wiedzę. Zapisałem się w jednym roku zacząłem jakoś tak działać nagle, to była jesień 2004, wcześniej się fotografią interesowałem, chodziłem tam na jakieś kółko, ale mało tego robiłem, a w tym 2004 zacząłem tak na ostro, poszedłem do tej szkoły, to było jedno. Drugie, zapisałem się do jeszcze takiego towarzystwa fotograficznego. I trzecie, przystąpiłem do takiej strony OneFoto.net, gdzie wrzucało się zdjęcia i komentowało. Teraz właściwie się to robi na grupach facebookowych, głównie takie rzeczy. No i to dawało jakiś tam napęd do tego. No i oprócz tego trzeba dużo oglądać zdjęć też, żeby mieć jakieś ulubione nurty i się na nich wzorować. To jest w ogóle świetna rzecz, mieć... Kolega jeden mówił, że nawet się godzinami kiedyś wgapywał w te same albumy. Po prostu miał kilka swoich, to mi się strasznie podobało, jak on o tym opowiadał. Miał ileś tam albumów swoich ulubionych dwóch, trzech fotografów i próbował nimi nasiąknąć, jakby cały czas oglądając. I to rzeczywiście działa. Czasami jest takie poczucie, jak masz jakieś takie zdjęcia, które ci zapadły w myśl z jakiegoś powodu, to potem jak jesteś w sytuacji, gdzie kadr zaczyna się, powiedzmy, układać w podobny sposób, to czujesz, że to jest właśnie to i dzięki właśnie temu, że się wcześniej te zdjęcia widziało, to może to zadziałać. No ja na przykład mam zdjęcie takie z flagą w głowie. Widziałem na tym OneFoto właśnie dawno temu zdjęcie, które do tej pory pamiętam. Było zdjęcie z demonstracji i było błyśnięte lampą i tam była jakaś flaga. To zdjęcie było takie ciemne, a ta flaga tak przez to błyszczała. Właściwie to zdjęcie, które tobie zrobiłem, o, jest w jakiś sposób wypadkową tego, że wtedy widziałem tą flagę, bo to jest mniej więcej ta sama technika. Tak, bo tutaj podniosłeś taką lampę i błyskałeś nade mną. I tutaj jest wszystko jest bardzo przyciemnione, zagaszone. Gdyby nie było błyśnięte lampą, to byłbyś czarnym cieniem. Pod słońce było czerwone. Mniej więcej tak, mniej więcej właśnie coś takiego tam się odbywało z tą flagą. Więc jak widać, takie zdjęcie gdzieś tam dalej cały czas może być inspiracją i no i warto podglądać mistrzów różnych. Czy będziesz też zatrudniał w przyszłości jakichś pracowników? Jak widzisz swój biznes, jak ci się rozwinie? Lubię sam robić, bo jest... Pełnia władzy nad tym. Wiesz co, poczucie odpowiedzialności jest takie, że polegasz tylko na sobie i jak nie musisz się zastanawiać, czy ktoś inny zrobi dobrze, czy zrobi źle, nie musisz synchronizować kilku osób, co też jest problematyczne.
czasem zatrudniam różnych ludzi, chociaż najczęściej lubię taki układ, że ja znajomych polecam, jak po prostu wiem, że ktoś umie coś zrobić, a ktoś potrzebuje kogoś takiego, to go do niego wysyłam i mówię, już dogadujcie się, z taką nadzieją, że mnie kiedyś też gdzieś komuś ktoś wyśle. Tak lubię najbardziej. No dobra, to jeszcze powiedz, jakie masz plany na przyszłość właśnie w kwestii tego biznesu, przedsiębiorczości? Czy myślałeś, marzyłeś o czymś oprócz tych warsztatów? No problem, bo właściwie nie bardzo mam jakieś plany w tym momencie. No chciałbym, żeby się kanał rozbujał. Teraz zacząłem olewać kanał, właściwie to jest też niedobre. Ostatnio nie robię filmów takich zmontowanych, tylko same live'y. I głównie to mi zaprząta umysł, żeby znaleźć moce przerobowe i samozaparcie do nagrania większej ilości filmów. I szczerze mówiąc, no, powinienem też zacząć się promować jakoś w internecie znowu. Zanim robiłem kanał, robiłem blogi, które też się sprawdzały. Można robić takie, to pozycjonerzy nazywają to pozycjonowaniem long tail, że używasz słów kluczowych, na które inni nie zwracają uwagi. Na przykład fotograf ślubny Warszawa to jest hasło, na które się bardzo trudno w Google wypozycjonować, bo wszyscy na nie chcą. Ale coś małego, jak, nie wiem, fontanna na placu, patrzę na fontannę na placu teraz, dlatego tak mówię, to łatwo, bo to nie jest hasło popularne. Więc robiąc dużo wpisów na blogu o różnych malutkich rzeczach związanych z tym, co się robi, siłą rzeczy też się mocno wybija. Tak. I no, robiłem te blogi, miałem 3 blogi i starałem się robić 5 różnych wpisów tygodniowo, żeby się coś na tych blogach pojawiało i to było jakimś tam moim sposobem promowania się. Okay. Odkąd robię kanał, jest problem, bo mi się promocja właściwie obcięła. Tylko tak, już, tak. Już tylko polecenia mówię, ludzie do mnie. Znaczy przede wszystkim mój kanał nie jest skierowany do potencjalnych klientów, tylko do innych fotografów. Więc tam mało kto może mnie znaleźć, żeby chcieć mi zlecić jakąś robotę i bazuję właściwie tylko na tych wszystkich poleceniach, które już były wcześniej, co trochę szkoda. Moje blogi przestały działać, więc powinienem zacząć te blogi chyba znowu robić. Tak, ale też reklama na Facebooku może przynieść jakieś takie efekty, ale wiesz, no płatna, ale a blogi były tym darmowym narzędziem do generowania ruchu, tak? No tak. To jest w ogóle świetne narzędzie, bo to jest mega kreatywne i takie, wiesz, oddolne i po taniości, nie? No to poświęcałeś czas. Wymaga dyscypliny i czasu. Ale z drugiej strony no, służy pokazywaniu zdjęć w tym momencie, więc to jest taka najfajniejsza forma, to bardzo bliskie jest tego pokazywaniu znajomym zdjęć. Ale jeszcze właśnie mówisz, że promowanie na Facebooku, to mnie zaciekawiasz, parę razy próbowałem, nic mi to nie działało. Okay. Może, nie wiem, może złe reklamy robię, bo to, okay. też jest kwestia tego, a mi nie pomagało. Okay. Bo to myślałem, że to łatwe, bo to taka maszynka, wrzucasz do niej monety i niech ona sobie leci, pracuje, ale mi nie działało. No mi nie wiem. Z drugiej strony innym pracuję. Ty polecasz, mówię, rozumiem, tak? Ja wiesz co, no ja tylko promowałem kilka razy coś, no i to działało w moim przypadku. Wiesz, może jakieś targetowanie, może coś takiego potrzeba. Nie mam pojęcia, nie jestem ekspertem od Facebook Adsów. To jest też kwestia na zrobienia, że tak jak clickbaitową miniaturkę trzeba umieć zrobić, tak trzeba umieć zrobić taką reklamę dobrze. Może po prostu robiłeś to lepiej, albo twój produkt był bardziej sprzedajny, nie wiem tego. No dobra, w takim razie chciałem ci tylko życzyć powodzenia, żebyś edukował dalej tych fotografów, miał mnóstwo zleceń i za 2 lata się widzimy na kolejnym podsumowaniu. Co tam u ciebie się działo? Powodzenia! Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Szybciutki odcinek, sprawdzajcie kanał Zapytaj Fotografa, bo właśnie chciałem ci pomóc, żeby ci podbić widzów. Chciałem, że jeśli kogoś interesuje fotografia, zapraszam, jeśli chcecie się rozwijać w tym kierunku, to tutaj macie świetnego eksperta w tym celu. Cześć! Dziękuję, cześć!